Na włoskiej mapie z 1868 roku Sardynia występuje w roli roniącego łzy dygnitarza, co z jednej strony symbolizuje gorycz Sardynii, która dała impuls do ruchów wolnościowych na Półwyspie Apenińskim i położyła podwaliny pod Włochy, takie jakie znamy w ich obecnym kształcie. Ale jednocześnie ta sama Sardynia została potem przez te Włochy odrzucona, wyśmiana, zmarginalizowana. Podczas gdy na innych włoskich wyspach powstawały kurorty i plaże, na tą konserwatywną Sardynię zsyłano więźniów, a w obrazie ciągle dominowały pola, łąki pełne owiec. We Włoszech tych lat 70., o których chcę wam dziś opowiedzieć, mówiono, że Sardynia to Afryka, to kraina pastuchów. Ba, nawet niegrzeczne włoskie dzieci straszono: wywiozę cię na Sardynię. Lepiej widać to na współczesnej mapie Włoch, gdzie Sardynia, zwróćcie uwagę, wygląda jakby była wykopana tym włoskim butem, niczym piłka, bardzo daleko od kontynentu i od reszty kraju. A jednak pół wieku temu, w roku właśnie 1970, Cagliari Calcio sięgnęło po pierwsze jedyne dotychczas w swojej historii Scudetto. Był to przy okazji bezprecedensowy przypadek w historii całego włoskiego futbolu, bo nigdy później, ani nigdy wcześniej mistrzostwo już nie opuściło tej głównej lądowej części Włoch, czyli Półwyspu Apenińskiego. A przy okazji status stąpającego po ziemi bóstwa na Sardynii zyskał po wsze już chyba czasy Gigi Riva. Ale twórcą sukcesu Cagliari był Andrea Ricca, który w 1951 roku przejął stery w podupadłym trzecio, czy chyba nawet czwartoligowym wówczas Cagliari i krok po kroku odbudował zespół. Bardzo dbał o transfery i to właśnie on w 1963 roku ściągnął na wyspę Gigiego Rive, czyli Luigiego Rive z Serie C, wówczas 18-letniego, skrzydłowego, którego potem w Cagliari przemianowano na napastnika, ale ten transfer nie był jedyną zasługą Ricci, no bo rzecz jasna, on konsekwentnymi ruchami przez kolejne lata tworzył podwaliny pod całą drużynę, która do Serie A wróciła rok po przyjściu Rivy, czyli w 64. Przed tym historycznym sezonem 69-70 nikt na nich nie stawiał i nikt nie chciał, co gorsza, dla nich grać, więc wzięli ligę z zaskoczenia. Był to taki klasyczny i prawdziwy czarny koń tych rozgrywek, w dużo większym stopniu chyba nawet niż Leicester ostatnio w tym swoim pamiętnym sezonie w Premier League. Atutem tej drużyny, którą prowadził Manilo Scopino, zwany filozofem, atutem było zgranie. Wzięło się to chyba stąd, że wszyscy zawodnicy wówczas mieszkali razem, wszyscy zawodnicy pierwszej drużyny mieszkali razem w wynajętym pensjonacie. Cała drużyna pod jednym dachem, spróbujcie to sobie wyobrazić. Każdy miał swoją sypialnię, ale wszystkie pozostałe pomieszczenia były wspólne. To zresztą było też miejsce spotkań całej drużyny, i trenerów, pracowników, gości. Na boisku Cagliari imponowało zrozumieniem właśnie, a gdy po nieoczekiwanej wygranej z ówczesnym mistrzem, obrońcą tytułu Fiorentiną, kiedy Cagliari usiadło na fotelu lidera, już z niego nie zsiadło. I to wówczas, po tym sezonie, trener Scapino wypowiedział te pamiętne we Włoszech słowa: jeden tytuł z Cagliari jest wart więcej niż 10 wygranych gdziekolwiek indziej. Z tą myślą Petrov ląduje na lotnisku Elmas. Zdobycie mistrzostwa w 1970 roku nie miało tylko wymiaru sportowego. To oznaczało wyniesienie na ołtarze całej wyspy we Włoszech. Wyspy, która była, jak mówiłem, poniżana, wyśmiewana. Wyspy, która była przyzwyczajona do bycia pariasem wśród wszystkich włoskich regionów. No, każdy na Sardynii stał się kibicem Cagliari, nawet ci, którzy nigdy piłką nożną się nie interesowali, bo stawką tego sezonu, stawką tego tytułu było wówczas coś więcej niż tylko mistrzostwo. Od tamtej chwili Sardynia odzyskała godność i to jest fakt. To jest fakt społeczny. Nie ulega wszak żadnych wątpliwości, że największą gwiazdą i atutem Sardyńczyków był właśnie rzeczony Luigi Riva, który całe swoje dorosłe życie spędził w Cagliari. Miał status podobny, czy ja wiem, do Maradonny w Napoli, współcześnie może do Messiego w Barcelonie. Kult napastnika Cagliari był tak wielki, że jedną z książek opisujących historię tego mistrzowskiego tytułu zatytułowano na jego właśnie cześć Strzał z lewej nogi, bo Gigi był zawodnikiem tylko jednej nogi. Nawet trener Scopino żartował sobie z niego, że prawa noga służy Rivie tylko do wsiadania do tramwaju. No ale z tej lewej miał atomowe uderzenie i to był tak wielki atut, że poniekąd obrońca
obrońcy no, bali się blokować jego strzały, bramkarze bali się je bronić, a faktem jest, że jednemu z kibiców stojącemu za bramką piłka po jego niecelnym strzale złamała rękę. O tym jednak, jak wielką wartość stanowił dla całego zespołu, niech świadczy fakt, że gdy w kolejnym sezonie Rivę wyeliminowała kontuzja, Cagliari zajęło dopiero 7. miejsce w tabeli. Natomiast gdy w następstwie kolejnych kontuzji Riva zakończył karierę, Cagliari w ogóle spadło do Serie B. Gigi był klasyczną gwiazdą lat 60. ze wszystkimi swoimi kaprysami, nawykami, przyzwyczajeniami, ale także imponował pracowitością i poświęceniem dla zespołu. Skoro nie lubił wstawać rano, to treningi drużyny przeniesiono na popołudnia. Palił podobno jak smok, dwie paczki dziennie, ale z drugiej strony jako pierwszy przychodził do szatni, jako ostatni z niej wychodził. Był lojalny, niezłomny i bardzo ambitny. Warto dawał Rivy nigdzie indziej i to zresztą się udało. Do dzisiaj snajpera zwanego Rombo il Tuono, czyli innymi słowy grzmot, można spotkać w sardyńskich knajpach, gdzie bardzo chętnie rozmawia, pozuje do zdjęć, opowiada historię wielkich Rossoblu. Gigi Riva dziś ma 78 lat i z pewnością będzie miał królewską pamięć na Sardynii po wsze czasy.